Cześć kochani, słuchajcie, robimy sobie czytanko na pełnię, która jest w sobotę rano bodajże. I zawsze na pełnię robimy czytanko pod tytułem Co jest przed nami ukryte? Czyli Ewusi ulubione. Moje ulubione, kochani. Tak. Bo ja jestem strasznie ciekawska. Ja lubię tak popatrzeć, co jest ukryte. Wiecie, o co chodzi? Ja tak mam. No. Strasznie jestem ciekawska. Jezu, co jestem taka ciekawska? W ogóle co się przyznaje na wizji przed milionami? Żartuję. Miśki, lećmy. Zaczynamy od panieneczek, które mają urodzinki. Wszystkiego najlepszego panieneczki z okazji urodzinek. Kochani, i lecimy. Tak jak zawsze, co jest ukryte przed znakiem i co ukrywa dany znak? Takie buty, dobra? Kochani, dobra. Co jest ukryte przed... Jezu. No przecież ja nie mogę gadać o tym, jak to jest takie straszne, strasznie specyficzne. Jak ja to mam powiedzieć? Jezu. No jeżeli to, co ukrywa panna i to, co jest ukryte przed panną, to jest ta sama sytuacja, w sensie dotyczy tej samej osoby, to kurde. To jajka. Jezu, siedzko. Dobra. Co jest ukryte przed panną? Osoba was kocha, uważa was za bratnią duszę, być może jest waszą bratnią duszą, nie wiem. Czeka tylko na to, żeby jedno z was nie było już w relacji, w której jest. Nie wiem, które z was jest. Jeżeli oni są, to nie idzie im w tamtym związku. Dlaczego? Bo cały czas myślą i marzą o was do tego stopnia, że wy się im śnicie po nocach. To jest jakieś bardzo silne... Jezu, jaki przekaz. Miśki, to jest na takiej zasadzie, że oni cały czas mają jakąś nadzieję albo mają w głowie gdzieś i w sercu i w ogóle nie wiem gdzie jakieś wyobrażenie wspólnej przyszłości z wami. To jest tak, jakby im się wydawało, że jest jeszcze opcja, ale co stoi na drodze? Czyjś inny związek. Jeżeli oni mają swój związek, to tylko patrzą, kiedy się im rozpieprzy. Nie wiem, czy robią to, w sensie, czy odchodzą z tego związku, tego nie wiem, bo to nie jest pokazane, ale... Nie idzie im to w każdym razie. A jeżeli wy macie związek, to czego nie wiecie, że oni tylko czekają, żebyście wy wyszli z waszej obecnej relacji. Marzą o pannie. Marzą. Śnią. Śni im się. Rozmarzeni są. Opcje mają w głowie. O, będę z panną. Jeju, jaką mam przyszłość z panną. Tu w ogóle. No ale zaraz. Przecież masz żonę albo męża. Albo panna ma. A tam... Jakoś to będzie. Co to jest, kurde? Bratnia, kurna, jakaś dziwna dusza, czy coś takiego. Słuchajcie, miśki, jeżeli to, co ukrywa panna, dotyczy tej samej osoby, no to nie wyjdzie. To nie ma szans. Bo panna ukrywa, że się uwolniła z czegoś kuszącego. Nie wiem, czemu ukrywa i przed kim. Ale że była kuszona, lub było kuszenie, lub była jakaś dziwna, dla niektórych toksyczna nawet sytuacja, ale że panna się z tego uwolniła i nie żałuje, że się uwolniła. Panna się uwolniła od toksyka lub z toksycznej sytuacji lub z czegoś kuszącego. Od czegoś się uwolniła kuszącego. I pokazuje, że nie żałuje. Jest również, ja nie wiem dlaczego panna to ukrywa, jest również pokazane, że jeżeli były jakieś tam, nie wiem, wbijane noże w plecy, czy jakieś cierpienie, co by to nie było, to panna nawet i wybaczyła, nawet już o tym nie myśli. A jeżeli myśli, to tak, no tak, było, minęło, nie ma. No to jest na takiej zasadzie. A tamten człowiek siedzi, myśli, marzy, śni i może nie, że planuje, bo to nie jest planowanie. To nie ma żadnego planowania, ale marzy się mu i panna tego nie wie. Tyle. Panna ukrywa, że rezygnuje z toksyczności lub uwolniła się z czegoś kuszącego, toksycznego i nie żałuje i nie cierpi i nie płacze. Wybaczyła sobie, komuś innemu.
Zostawiła przeszłość za plecami. Nie ma, nie ma. Natomiast panna się skupia na czymś innym. Niektóre panny skupiają się na pracy. Zamiast na człowieku, to skupiają się na pracy. I nawet są gdzieś takie panny, które po prostu poszły w wir pracy, tylko po to, żeby na przykład nie myśleć o tej toksycznej lub kuszącej osobie z przeszłości. Rzuciły się w wir pracy. No, no chyba, że w pracy to było. Ale skupienie na pracy jest pokazane. Skupienie się na pracy. Zamiast siedzieć i myśleć o czymś toksycznym. Nie wiem, dlaczego panna to ukryła, nie mam pojęcia. Jest jeszcze taka możliwość, że panna w pracy coś kombinuje nowego. No to no nie wiem co, no to każdy ma inną pracę. Ale że coś w pracy panna kombinuje i ukrywa. Może jakieś nowe przedsięwzięcia, czy coś takiego. No. Ale jest to ukryte. Jakiś nowy zamiar, nowa praca, czy nowy projekt i byłoby to ukryte wtedy, no. Ale panna byłaby na tym skupiona szaleńczo, szaleńczo, miśki. Dobra, lecimy dalej. Wagusiu, co jest ukryte przed? No to sieśmy się dowiedzieli. Oszust, kłamca, matrymonialny. No nie musi być matrymonialny, ale oszust. Miśki, weźcie uważajcie na jakiekolwiek inwestycje, zakupy, przeprowadzki, nieruchomości, nie wiem co tam jeszcze, dokumenty, jakieś papiery, dokumenty, maile, maile. Uważajcie na jakieś dziwne, podejrzane maile. Tu oszust siedzi z tyłu za mailem albo za tym jakimś, nie wiem, nieruchomościem jakimś, za jakąś nieruchomością albo za jakimś pomysłem inwestycyjnym. Oszust, kłamca. Alternatywnie ktoś, kto miał z wami coś budować lub tworzyć, nawet coś takiego, że zamieszkajmy razem, bądźmy razem, czy coś takiego, wycofuje się. Nie chce tego zrobić, nie chce tego nowego początku i się wycofuje, bo podjął ten człowiek inną decyzję. I wtedy wy byście tego nie wiedzieli. Nie wiedzielibyście, że ktoś podjął decyzję, żeby się wycofać z czymś. Z jakimś nowym początkiem. Być może zamieszkanie razem, albo poważny związek, albo jakieś matrymonialne rzeczy. No, mówię, oszust matrymonialny. To może być albo taki człowiek, który się chce ożenić tylko i wyłącznie dla wizy czy dla papierów, albo taki człowiek, który mówi, że się będzie żenił, kocha w ogóle, a potem wycofuje się z tego. No to też jest oszust matrymonialny, tylko taki inny trochę, bo on się nie będzie żenił. Obiecuje, a nie będzie. Wiecie o co chodzi. Ale oszust jest. No. Waga ukrywa co? Co to jest? Z kim rozmawia? Miśki, co to jest? Co wy ukrywacie, wagi? Znacie skorpiona? Rozmawiacie z jakimś skorpionem? Macie kontakt z jakimś skorpionem? Znacie coś takiego? W ogóle wiecie, o co chodzi? Czemu mielibyście to ukrywać? Gdzieś jest jakaś waga, która ukrywa przed dzieckiem lub dziećmi zakończenie związku z ojcem tych dzieci, czy coś takiego? Ale to jest takie cholernie specyficzne. Jezusicku, miśki. Jeżeli to jest jedna sytuacja, to ten ojciec waszych dzieci ukrywa jakieś machlojki, w sensie, że nie podzieli się domem, nie sprzeda domu, nie chce się rozwodzić, nie wiem, co tam jeszcze nie chce, nie pójdzie w stronę tego nowego początku, czyli to byłby rozwód, nie da wam rozwodu, nie zmieni decyzji, a wy pokazujecie koniec z tobą, człowieku, ja z tobą razem już dalej nie idę, ukrywam to przed dziećmi. To jest sytuacja jednej osoby, to nie jest sytuacja wag. No nie ma siły, no to jest za bardzo specyficzne. Dobra. Spróbujmy wyjść z tej specyficznej sytuacji i powiedzieć bardziej ogólnie. To, co przed wagami jest ukryte, to jest to, co powiedziałam. Ukryte jest, że ktoś was próbuje oszukać. Chce wam proponować nowy początek i to jest oszustwo, albo wam zaproponował nowy początek i się wycofuje, bo jest jakaś inna opcja lub inna decyzja, albo po prostu nie ma opcji, żeby zrobić ten nowy początek i to jest ukryte przed wagą.
To, co ukrywałaby waga, która nie ma żadnych zakończeń, nie ma żadnych dzieci, żadnych jakichś tam rozwodów nie planuje, czy nie ma jakiegoś dziwnego skorpiona, z którym rozmawia i nic z tego nie wychodzi, powiem szczerze. Mogłaby jakaś waga ukrywać, że chce coś doprowadzić do końca, że chce zakończenia jakiejś, czy konwersacji, czy relacji, czy przyjaźni, że chce coś zakończyć, że ma czegoś dosyć albo chce jakiejś zmiany życiowej. Jest pokazane również, że waga może mieć przy sobie jakąś osobę, partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, ojciec, matka, nie wiem. Osobę, która nie za bardzo idzie w tą stronę, w którą waga by chciała iść. Jeżeli waga wraca do kogoś, z kim zakończyła już kiedyś, to to jest zły kierunek, ale też by to wtedy ukrywała. A jeżeli waga jest z kimś, z kim nie chce być, no to to jest zły kierunek, ale mogłoby to robione być przez wagę, na przykład dla dzieci. I wtedy ma to sens, że waga ukrywa przed dziećmi, że z ojcem dzieci nic ich już nie łączy, bo na przykład mieszkają dalej w jednym domu. Mówię, strasznie specyficzne. Ogólnie waga ukrywa, że chce coś zakończyć, że myśli o czymś nowym i dlatego chce coś innego zakończyć, bo to nie jest dobry kierunek. I ma przy sobie jakieś osoby, jeżeli nie pijące, to bardzo mało czułe, mało kochające i mało przyjazne. I waga ukrywa, że być może ma gdzieś przy sobie takie osoby. Albo, że próbuje to zakończyć. Zakończyć waga by chciała coś. Wagi, sorry, ja pierniczę. Jakie to jest pogmatwane. Jak waga nie ukrywa, nic to nie ukrywa. No jejku, to się nie przejmujcie. Dobra, lećmy dalej. Skorpion. Skorpionu lisiu, co jest przed wami ukryte? Co powiedziałam przed chwilą? Powiedziałam do wagi, zapytałam, czy wy macie skorpiona, a jednocześnie waga miała również pokazanego jakiegoś kłamcę i oszusta. To jest tak, jakby jedno i drugie. Jeżeli mamy parę, i teraz tylko ci mnie słuchają, waga, skorpion, taką parę, taką dwójkę ludzi, jakaś relacja, nie musi być małżeńska, jakaś, jakakolwiek relacja, waga, skorpion, wydaje się, że jedno drugie oszukuje, jedno drugie zwodzi, oboje kłamią albo tkwią w relacji, która jest zakłamana, ukrywają przed innymi, że mają relację lub że już tej relacji nie chcą mieć, ale ukrywaliby to przed całym światem i wtedy oboje by kłamali. Jeżeli jest gdzieś taka para, no dobra. Jezu, ukrywanie przed dziećmi. Miśki, co ja powiedziałam przed chwilą? Co to jest? Czemu takie specyficzne i co ja mam powiedzieć? Ile jest skorpionów, które mają małżeństwa, dzieci i dziwne wagi? No, Jezu, waga. Ja. Miśki, sorry. Ja wiem, że was to musi frustrować, bo mnie to frustruje. Jeżeli wychodzi taki specyficzny przekaz dla jednej osoby, tam jedna się gdzieś tam zgłosi może, albo przynajmniej usłyszy, a cała reszta mówi, Ewa, jakie dzieci, jaka waga, jakie co, w ogóle daj mi spokój, babo, co ty mi tu wymyślasz, no. Zaraz powiem ogólnie, spokojnie, powiem wam ogólny przekaz. Nie zostawię was z tą wagą i z tymi dziećmi, no to dajmy spokój. Jeżeli skorpion jest mężem, a waga jest żoną, to skorpion naprawdę nie da jej rozwodu tej kobiecie. Albo żona nie da mężowi, no też może być, no pewnie, że tak. Dobra, jedna wielka manipulacja, jedno wielkie oszustwo. Tu jest jakaś dziwna para. Dla tych, gdzie jest para, to tak jak powiedziałam, co jest ukryte przed wami? Że ktoś przed dziećmi ukrywa, że podjął decyzję. A ja przed chwilą powiedziałam, że waga ukrywa przed dziećmi, że podjęła decyzję o zakończeniu czegoś. Więc mówię, jeżeli macie wagę i macie dzieci, macie, to jest strasznie, strasznie specyficzny przekaz. A to, co ukrywałby skorpion, to, że nie da rozwodu. Nie będzie czuły, kochający i dobry, ale nie da rozwodu. Jak chce, nie chce, idzie sama, bierze albo sam. No niech się martwi, no. Mało tego, jakaś kochanka gdzieś była, czy co to jest w ogóle? Kto miał kochankę? Co to jest?
Kobieta, facet nie da rozwodu, mimo że miał kochankę. Kobieta nie da rozwodu, dlatego że on miał kochankę. Co to w ogóle jest za bałagan? Miśki, to co ja mówię, co powiedziałam przed chwilą do Wagi i co mówię teraz do was, ta relacja tak totalnie nie ma sensu, że ja się dziwię, że to jest utrzymywane. Naprawdę, ja bym na waszym miejscu zrezygnowała. Nawet jeżeli macie dzieci. Bo jak nie naprawiacie tego związku, to po cholerę być razem. Albo naprawcie, albo się trzeba rozstać. No i tyle. Dobra. Teraz przekaz ogólny. Ogólny. Nie mówimy o wagach, nie mówimy o dzieciach. Ktoś ukrywa, że ma dzieci. Sorry, miałam nie mówić o dzieciach. Ktoś może ukrywać coś związane z dziećmi lub z powrotem. Z powrotem do kogoś. Ktoś do kogoś chce wrócić lub wrócił. I wy tego nie wiecie, skorpiony, że decyzja została podjęta. Decyzja o pojednaniu z kimś z przeszłości. Jeżeli wy tego nie wiecie, że ktoś podjął decyzję, żeby się pojednać, to chyba nie z wami się jedna, tylko być może z jakimś innym człowiekiem. Być może. Albo ktoś przed wami ukrywa, że ma dzieci lub że nie lubi dzieci. Co jest związane z dziećmi. To dla tych, którzy by się tutaj odnaleźli w tym dzieciowym przekazie. Niestety, to co jest ukryte przed skorpionem, to jest coś, co człowiek w żywe oczy wam kłamie. Wy pytacie, zadajecie pytanie, a on kłamie, odpowiada i kłamie w żywe oczy. No. I że podjął decyzję ten człowiek. Wy nie wiecie, że ta osoba nie mogła długo podjąć. Owszem, nie mogła, ale już podjęła decyzję. A skorpion ukrywa, że pozostanie w jakimś związku stałym, nie da rozwodu, mimo że nie będzie również tego związku naprawiał, nie będzie się starał, nie obchodzi go, co dalej będzie. No to jest jedna wersja wydarzeń. Jakiś inny skorpion ukrywa niezadowolenie z pracy. Nie wiem, czemu jest niezadowolony, dlatego że tu jest pokazana stabilizacja. Nie wiem, dlaczego skorpion ukrywałby, że ma stabilizację, też nie rozumiem tego. Ale stabilizacja zawodowa, dobrze idzie biznes, a jednocześnie jest jakiś niezadowolony. Wiem. Może to nie jest wasz biznes. Może biznes idzie dobrze, a wy jesteście jakimś pracownikiem lub współpracownikiem i wtedy jest pokazane, że wy nie możecie się być może dogadać z tym jakimś szefem czy z czymś takim. No ale to ukrywalibyście to no przed kim. No to nie wiem przed kim. Ale dobra. Czyli albo skorpion ukrywa, że ma relację, która nie ma sensu, bo pozostanie w tej relacji, ale nie będzie tego naprawiał, a nawet jakby się zdarzyły osoby trzecie, to popatrzy w bok. Albo skorpion ukrywa, że jest w relacji z żonatym mężczyzną albo z mężatką. W sensie z kimś, kto ma stały związek. Że skorpion wlazł był do takiej relacji, do takiego romansu. No to też by to ukrywał. Albo niezadowolenie i zazdrość w pracy. Zazdrość o czyjąś pozycję, czy o co? Nie wiem. Kochani, jest gdzieś jakaś skorpionka dziewczyneczka, która podrywa tego żonatego faceta na hamas. W sensie specjalnie. W sensie, że chce go uwieść. Pokazać, że no, ja go będę miała, zobacz. Ja może co prawda nie czuję nic do niego i nie obchodzi mi, że on ma tutaj jakiś problem, bo tu ma żonę, bo coś. Ale jest gdzieś taka skorpioneczka. No pewnie mnie nie słucha. Pewnie się tutaj nikt nie przyzna, ale być może jakiś inny znak to ogląda i zna tą dziewczynę i na przykład męża wam podrywa ona, czy coś takiego. Jest to możliwe, niestety. To tak już mówię całkowicie, jakby abstrahując już od wszystkiego innego, co notabene, to co wyszło uwagi i u skorpiona i to jak to jest powiązane, to jest aż normalnie, nie wiem, za bardzo specyficzne. Nie lubię, jak jest aż takie specyficzne, dlatego że wtedy, no ale z drugiej strony może nie każdy musi dostać przekaz. No, nie przed każdym człowiekiem, który słucha teraz tego, jest coś ukryte. Przed niektórymi nic nie jest ukryte, no po prostu. Wiecie o co chodzi. Dlatego może dostają przekazy ci, którzy muszą dostać ważny przekaz. Dobra, misiaczki, już nie gadam. Strzelczyk. Strzelczyku. Co jest ukryte przed strzelcem? Nie biorę, za dużo spadło. Co jest ukryte przed strzelczykiem? Ktoś się chce... O Jezu.
Strasznie dużo mam rzeczy w głowie. Jeżeli jedziecie na jakieś wesele lub imprezę rodzinną, dużą, to ktoś się spodziewa ogromnego prezentu, albo wam ktoś szykuje ogromny prezent. Jeżeli są jakiekolwiek imprezy na horyzoncie, no to jakiś ogromny prezent, ale może być tak niestety, że się ktoś od was spodziewa tego prezentu. Kochani, nie spotkanie, przepraszam. Pojednanie z jakąś osobą, ktoś się z kimś pojednuje, pogadza. I to jest ukryte przed strzelcem, że ktoś się albo chce pojednać, albo że się już pojednał. I to jest dziwne, bo wygląda na to, że osoba, która się pojednała, zrobiła to dla stabilizacji lub dla korzyści materialnych, ale nie do końca czuje się spełniona w tym pojednaniu. Związku. Tym związku, gdzie się ludzie pojednali. O! Pojednała się ta osoba z kimś. Pogodziła, pojednała, wróciła. Dla małżeństwa, dla rodziny, dla domu, dla pieniędzy, dla kredytu, dla jakiejś stabilizacji. Ale nie do końca czuje się w tym spełniona ta osoba. Pytanie, czy to jest wasza osoba, która nie do końca czuje się spełniona, a z wami się pojednała, czy oni się pojednali z kimś innym, a nie są spełnieni, bo z wami wtedy nie mogą być. Misiaczki, ktoś czeka na jakiś bardzo drogi prezent. I ja nie wiem, czy wy spełnicie ich oczekiwania. Jeżeli w ogóle wy wiecie, o czym ja mówię. Jakieś wesele, oczekiwanie jakichś dużych pieniędzy. Ktoś myśli, że dostanie, nie wiem, w prezencie weselnym, nie wiem ile, kilka tysięcy złotych, a dostanie kilkaset. Nie wiem, Jezu, dobra, wymyślam, nie wiem, no ale to jest takie dziwne trochę, bo ktoś może się spodziewać nie wiadomo czego, a potem będzie takie, okej, no dobrze, okej, no też fajnie. Albo ktoś się spodziewa pieniędzy, a dostanie prezent i będzie rozczarowany. Wiecie, o co chodzi? Weźcie się, dowiedzcie. Jeżeli jedziecie na jakąkolwiek imprezę dużą, zwłaszcza wesele, weźcie, porozmawiajcie albo z tymi młodymi, co się tam mają hajtać, albo z ich rodzicami, albo z kimś najbliższym. Dowiedzcie się, co oni tak naprawdę by chcieli dostać. Naprawdę wiele ludzi wolałoby dostać kasę i sami sobie kupić prezent. Ale dowiedzcie się, co tak naprawdę. To jest strasznie specyficzne. Ja wiem, kto w ogóle będzie jechał we wrześniu na jakieś wesela. No to umówmy się. Ale musiałam powiedzieć, bo mi przyszło do głowy. Ale kochani, jest pokazana osoba, która z wami chciałaby się spotkać na żywo, jeżeli się jeszcze nie widzieliście. To jest jeszcze dodatkowy przekaz. Chcieliby się z wami zobaczyć tak na żywo. Tak w sensie fizycznie, pomacać by sobie chcieli. Ale nie w sensie macania, tylko w sensie, żebyście byli na żywo, wiecie, żebyście byli, no, na żywo. Ale ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale nie wiem, dlaczego to nie jest możliwe, ale jest jakiś problem tutaj, no. Albo oni się boją, że wy będziecie rozczarowani, jak ich poznacie na żywo, ale dlaczego? Dobra, tyle, szczelczyki, już nic nie wymyślam, bo normalnie masakra. Szczelczyk ukry... Miśki! Poważnie? Ale co się wam śni? Czekajcie, komu ja przed chwilą mówiłam, że się ktoś komuś śni? Coś o pannie było. Miśki, wy nie macie żadnych problemów, żeby spać w nocy i żeby się wam śniło to, co wam się, no, strasznie podoba i co byście chcieli, jakieś spełnienie marzeń, seksualne nawet wręcz, nawet, nie powiem, nie powiem. Ale ukrywaliby się, nie wiem przed kim to ukrywacie, ale przed kimś byście to ukrywali. Jest pokazane, że Szczelczyk nie ma nawet wyrzutów sumienia i nie przejmuje się tym, że fruwa sobie gdzieś tam. Ja nie wiem, gdzie fruwa, no albo fruwa po astralu, we śnie być może fruwa, albo fruwa w marzeniach. Jest coś, czego strzelec nie zakończył i to może być związane z romansem lub z romansem lub z czymś seksualnym. Może być coś takiego. To może być również jakieś marzenie, którego strzelec nie porzucił jeszcze. Być może się to nie dzieje teraz. Być może się jeszcze do tej pory ani raz nie wydarzyło. Coś między wami i kimś, ale jest nieporzucone. Ale strzelec nikomu tego nie powie. Jeżeli strzelec jest w bardzo, bardzo poważnej relacji, to sobie tam o czym chce, to sobie marzy. Nawet śni mu się lub jej. Szczelcowi. Śni i marzy i odlatuje.
i wymyśla. Nie przejmuje się tym, że wymyśla, nie przejmuje się tym, że się mu lub jej śni. W ogóle nie ma wyrzutu sumienia. No to nie jest, chyba to nie jest robione nic. Chyba że, i tu gorzej, jeżeli bym miała te karty przeczytać jako niezakończony romans, a na przykład strzelec ma poważny związek, a tu ma niezakończony romans, wtedy bym musiała powiedzieć, że no to może wtedy trochę gorzej wyglądać. Ale jeżeli to jest tylko gdzieś tam w marzeniach, no nie wiem na ile to jest poważne i na te marzenia czy sny. Nie wiem dlaczego mi się cały czas wydaje, że się ludziom coś... Czemu mi cały czas sny jakieś do głowy przychodzą? Czekajcie, co ja robiłam ostatnio? Weekendówkę robiłam i też chyba do kogoś gadałam o snach, jeżeli dobrze pamiętam. Już nie pamiętam, ale w każdym razie coś a propos, coś mi się kojarzy a propos pełni księżyca w sobotę i snów. A dlaczego mi się to tak kojarzy, to już tylko astrolog może odpowiedzieć, bo ja nie mam pojęcia. Właśnie na tym nie znam na tyle, ale może ta pełnia, w czym jest ta pełnia w ogóle? Jaki jest teraz znak? Panna? To pełnia będzie w rybach. Sny, marzenia, ma to sens, nie? No to by było z piątku na sobotę prawdopodobnie, albo z soboty na niedzielę, jakoś w okolicy tej soboty. Te sny. Weźcie, zwróćcie uwagę. A to już wszyscy, którzy mnie teraz słuchają, nie tylko misiaczki, szczelczyki, tylko wszyscy. Zwróćcie uwagę na sny teraz, na ten, w ten weekend, dobra? Dobra. No szczelczyk sobie tu śni. Odjechał sobie całkowicie. Zobaczmy, co robi koziorożec. Misiaczki, to uważać. Oj, nie. Jeżeli jesteście koziorożcem, który ma lub miał, zwłaszcza jeżeli ma, lub miał osobę, która ma inny związek, na przykład spotykaliście się z kimś, ale on miał żonę, albo ona miała męża, czy coś takiego. Kochani, no niestety wygląda na to, że ta osoba, która ma małżeństwo lub inny związek, nawet opcji takiej nie ma w głowie, żeby wyjść z tej relacji. Ani nie ma takiej opcji. Bo to, czego wy nie wiecie, że czyjś związek jest bardzo stabilny i ani nikt nie myśli o tym, żeby z tego związku wychodzić. Mało tego, ten człowiek nawet nie myśli o przeszłości, którą wy jakoś tam, nie wiem, mieliście czy coś takiego. Nawet o tym nie myśli, nawet się tym nie martwi za bardzo. Tak jakby nie było opcji w ogóle, żeby wyjść z tamtego związku. Z jakiegoś powodu nie ma opcji. Ale ta osoba tego nie żałuje. Również może być tak, że... no to nie wiem, czy byście nie wiedzieli, że na przykład wy macie bardzo poważną relację z jakąś osobą i ta osoba was wybrała, nie ma innych opcji i nie żałuje, że was wybrała. Nawet jeżeli wy żałujecie, a ta osoba jest pokazana, że bardzo stabilnie z wami jest. To mówię do tych, którzy mają stały, poważny związek. Ale jeżeli wy mieliście kogoś, kto gdzieś tam miał małżeństwo, czy związek, czy coś innego, to oni pokazują, że tam wybrali, tam poszli. Jeżeli jeszcze z wami gadają i coś tam się między wami dzieje, to czego nie wiecie, że oni niestety nie rozważają was jako opcję. Rozważają tylko tamto, co mają, tamto inne, stabilne, jako opcję. No. Także miśki, tutaj nie ma innych możliwości. W przypadku tej osoby, o której moglibyście tu pomyśleć, to nawet mogłoby być związane z jakimiś innymi osobami, może coś w pracy, może jakieś sytuacje zawodowe. W tym przypadku, o tej sytuacji, o której myślicie, jest pokazane, że tu nie ma innych opcji, tak musi być jak jest. To jest na takiej zasadzie. Natomiast koziorożec, i teraz powiem już chyba po raz trzeci z kolei o snach. Już któremuś znakowi z kolei mówię o snach. Mówię wam, miśki, błagam, w środku nocy, jak się obudzicie ze snu, brać nawet telefon, jak macie pod ręką, jak nie macie kartki z długopisem i zapisać, co się wam śniło. Ze szczegółami. Koziorożec. Nie odezwie się, bo ma zdenerwowanie. Na wk słowo chciałam powiedzieć. Na wkurzenie. Tak chciałam. Oczywiście, że chciałam powiedzieć wkurzenie, a wcale nie krótsze słowo, wcale nie. Ale ma wkurzenie koziorożec, jest sfrustrowany. Frustracja koziorożcowi spać nie daje. A co mu daje spać? No nie wiem, czy daje, ale marzenia. Marzenie, sen, marzenie senne.
I budzi się z tego marzenia sennego, czyli ze snu. No marzenie senne to jest sen. Budzi się z tego snu, gdzie się mu coś wymarzyło w tej głowie i wkurzony, że a, śni mi się. Głupoty mi się śnią. I frustracja. Nic więcej nie powiem. I ukrywa kozioł. Miśki, nie wiem, co wam się... Słuchajcie, równie dobrze to mogą być zupełnie inne sny. To mogą być, to nie musi być o człowieku sen. Czy tam o związku, czy o miłości, czy o seksie. To może być o jakichś pieniądzach, o karierze, o czymkolwiek. Coś się nam tu śni. I frustracja, jak się obudzimy, bo nas szlak trafia, że tego nie ma, że to jest tylko marzenie. Ale się nam przyśniło. Jest pokazane, że koziorożec się nie odzywa na ten temat, albo się nie odzywa do osoby, o której marzy, ale marzy cały czas. Marzenie! Co wam powiem? Ja nie mówię, że wy specjalnie koziorożce marzycie. Być może nie chcecie w ogóle nic mieć wspólnego z tą osobą czy sytuacją, ale jak się wam przyśni, to nie macie na to wpływu. Po prostu się pojawi we śnie i nie macie wpływu, ale szlak jasny by was wtedy trafiał. To jest raz. Inny koziorożec martwi się dzieckiem. Dlaczego? Bo ma coś wymarzone, wymyślone, jakąś przyszłość dziecka, wymarzone dziecko. Taki powinieneś być lub taka powinnaś być, a nie jesteś. I się wkurza koziorożec. Tak ma być, tu w ogóle walnąłby koziorożec pięścią w stół. Tak ma, taki masz być lub taka. A nie, że się mi tu buntujesz. Nie pokaże tego koziorożec, by ukrywał to. Dlatego, że się nie przyzna, że się zachowuje głupio jako rodzic. No bo co to znaczy, że rodzic ma powiedzieć dziecku, jaki ma być? No to nie ma takiej możliwości, to jest głupota. I dlatego koziorożec się do tego nie przyzna, ale w głowie tą myśl niestety ma. Ale to, miśki, można mieć różne myśli w głowie. Ważne, żeby no, nie traktować człowieka tak, a nie inaczej. Wiecie, o co chodzi. Myśli mogą przychodzić i odchodzić, tak samo jak emocje, uczucia. Uczucia nie, bo uczucia są bardziej stałe, ale emocje. Ale już to, co my z tym zrobimy, no nie pójdziecie, nie powiecie dziecku, a rozczarowujesz mnie, bo zupełnie inna miałaś być czy inny. No miśki, dajmy spokój, no weźmy przystańmy. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Kochani, wodniczek, tak, wodniczek, wodniczu, lisiu, wodniczuliś, jeżeli jakaś osoba gdzieś, Jezu, nie, że płynie, jedzie, gdzieś podąża, jest w jakiejś podróży, to jest niezadowolona lub nieszczęśliwa z tej podróży. Ale dlaczego wy to macie wiedzieć? Nie wiem. Nie jest to spełnienie marzeń. Dobra, kochani, dwie rzeczy. Ja zaraz wam powiem. Dwie rzeczy główne mam pojawione. Pojawiły mi się. Nie, dobra, trzy rzeczy. Miśki, zarówno człowiek, jakiś tu, co ukrywa, jak i wodnik, oboje macie pokazane niespełnione marzenie. Oboje to ukrywacie. Niespełnione marzenie. Pytanie, czy wy jesteście razem i ten związek to jest niespełnione marzenie, w sensie tu nie ma spełnienia marzeń, nie chcemy być razem. Jedno nie chce, drugie nie chce. Czy jesteście osobno i niespełnionym marzeniem jest to, że właśnie, no, że chcieliście być razem, a nie możecie, no to być może. A tu jedno i drugie mam pokazane, nie, tu nie ma spełnienia marzeń. Oni pokazują, że jeżeli wy jesteście razem, to chcieliby odejść, bo się, może, nie wiem czy odkochali, ale myśleli, że to będzie wyglądało inaczej. O, no to tak bym musiała powiedzieć. Myśleli, że będzie lepiej, myśleli, że będzie spełnienie marzeń. Gdzie indziej może mają spełnienie marzeń? Może już poznali to inne jakieś tam marzenie w kierunku, którego chcieliby iść. Od razu mówię, jeżeli was ktoś opuścił lub opuszcza dla innej osoby, to jest iluzja to, co oni robią. Im się wydaje, że tam będzie spełnienie marzeń. Nie wiem, czy was to pociesza, czy nie, ale nie, tam nie ma spełnienia marzeń. Ale to jest ich problem, nie wasz. Kochani, więc albo was ktoś opuszcza, bo tu nie ma spełnienia marzeń, albo po tym, jak żeście się rozstali, ten człowiek sobie uświadomił, że za wami tęskni i że nie ma spełnienia marzeń, bo was nie ma. No to albo, albo. Wiecie przecież chyba, czy ta osoba dawno temu was zostawiła i cały czas o was myśli i tęskni za wodnikiem, nie ma wodnika w moim życiu? Czy
teraz się to dzieje, że odchodzą. Jeżeli teraz odchodzą, to dlatego, że nie mają w waszej relacji spełnienia marzeń. Po prostu. Jeżeli jesteście razem cały czas, ale dystans się buduje jakiś taki, tak jakby czujecie dystans, to dlatego, że ta osoba no, już nie czuje tego, co kiedyś. Na ten moment tak to jest pokazane. Natomiast, co chciałam powiedzieć? Jest jeszcze pokazana jakaś osoba, która gdzieś... Czemu mam na płynie, bo na statku siedzi? Podróżuje, która gdzieś podróżuje, gdzieś jest w podróży i jest niezadowolona, nieszczęśliwa, rozczarowana, bo miało być inaczej. Jest niespełnione marzenie. Ale no to wy tego nie wiecie, ta osoba się wam nie przyzna do tego. No to jest na takiej zasadzie. Myślę, co jeszcze. No nie, no nic więcej to nie mam. Nie mam pokazane, że ktoś do was będzie wracał. Nawet jeżeli tęskni za wodnikiem, bo nie ma wodnika, to nie jest pokazane, że będzie wracał. Tak jakbyście się po prostu rozstali i chyba już tak to zostanie. Zwłaszcza, że wy pokazujecie stagnację i że nie chcecie nic zmieniać na ten moment. Niektórzy z was się przywiązali do stagnacji. Niewodnikowe zupełnie. Nie pasuje mi to do wodnika, ale ja wam muszę powiedzieć, jakie mam kartę. Przywiązał się ktoś do pieniędzy, do dobrobytu, do związku, dlatego że materialnie ma bezpieczeństwo, czy się przywiązał do osoby, bo się przyzwyczaił ktoś, nie ma spełnienia marzeń, nie jest dobrze w tym związku, ale się ktoś przywiązał i siedzi w stagnacji. Ta energia to jest typowa energia, która dobije każdego wodnika. To nie ma szans, żebyście wy z taką stagnacją, z takim zawieszeniem i z taką totalną, nie wiem czy nudą, ale takim zastojem energetycznym, żebyście wy byli szczęśliwi. Może jakieś inne znaki, może jakieś ziemskie znaki bardziej by się tu odnalazły. Wy się możecie mieć problem, żeby odnaleźć w tej sytuacji właśnie takiej. I jednocześnie pokazujecie brak spełnienia marzeń, że nie jesteście szczęśliwi w tej sytuacji, ale to ukrywacie. Ale jednocześnie jest pokazane, że ktoś coś zaoszczędził. Nie ma czegoś przyjemnego, ale przynajmniej zaoszczędził pieniądze i cieszy się, że zaoszczędził. Ale co to jest i przed kim to jest ukrywane, to ja nie wiem. Zaoszczędzenie. Może być tak, że wodnik miał mieć jakiś romans, albo miał jakiś romans, potem ten romans się skończył i wodnik tak myśli, no dobra, szkoda, ale z drugiej strony przynajmniej mam wszystkie moje pieniądze. Albo przynajmniej mam spokój święty, nie będę się musiał czy musiała jakoś tutaj przejmować spotkaniami, czy związkiem, czy czymś takim. Dziwne to jest trochę, no ale tak to wygląda. Rybeniki. Co to jest? Zapełnia jeszcze raz? W rybach, nie? Bo panna jest teraz. Dobrze, ja to kombinuję. Panna jest, nie? Panna jest, tak. No to w rybach pełnia. Pełnia w rybach to jest chyba najbardziej pokręcona pełnia. Jezus, jest. Ale no ja, dlatego takie jajka są tutaj w tych kartach. Rybeniki. A propos, rybeniki. Ktoś ma obsę. Człowiek, który ma obsesję, ma również małżeństwo. Obsesję ma na punkcie być może waszą. Waszym. Obsesję na punkcie. Na waszym punkcie ma obsesję człowiek. I ma małżeństwo. Tak. Albo... Jezu. Obsesja jakiegoś szefa? Chyba, że toksyczny szef. Dobra. Energia jest następująca. Ja wam mówię. Mamy obsesję lub toksyczność z jednej strony i wy nie wiecie, że ta osoba ma obsesję lub że jest toksyczna, a z drugiej strony mamy energię. Mąż, ojciec, kolega z pracy na wyższym stanowisku lub szef. Tyle. Tyle. Nie musi być kolega z pracy. Mógłby być bardzo na takim poziomie człowiek. W sensie jakiś szef, jakiś bogaty, coś tam. Taki, wiecie, na stanowisku. W sensie, że ma stołek. Porządny stołek. Nie taki, że tam w Sejmie jakiś stołek. Tylko taki porządny stołek ma. I ma obsesję albo jest toksyczny ten człowiek. I wy tego nie wiecie. Co to w ogóle jest? Albo ma na waszym punkcie, mówię, obsesję jakiś człowiek, który ma już życie poukładane całkowicie, a ma obsesję na waszym punkcie. I wy tego, no, chyba nie wiecie.
Albo jest cholernie toksyczna, uważajcie. Uważajcie na osoby nowe, różne, bo tu jest toksyczność duża. Duża. No. Ale ta osoba jednocześnie zrobi to, co będzie chcieć. To może być osoba na stanowisku, to może być osoba bardzo poważna, bardzo odpowiedzialna, na przykład za rodzinę, za żonę, za dzieci, może być, ale jednocześnie jak coś będzie chcieć, jak będzie chciał ten człowiek coś zrobić, to zrobi. Dlaczego? Bo on, ona, raczej on, ale może ona jest szefem. To ten człowiek rządzi. To jest typowa energia koziorożca lub barana, ale nie musi być taki. Może być byk teoretycznie również, ale może być każdy inny znak, ale to jest taka typowa energia. Koziorożec, baran, ale ja chcę. Jak mnie powstrzymasz? A co zrobisz, że ja tego nie dostanę? Przepraszam bardzo. To jest niesamowite. Strasznie silny ten człowiek jest tak osobowością, ale może być toksyczny. Może być toksyczny. Ja wcale nie mówię, że ja polecam tego człowieka dla was. Strasznie dziwne. To nie musi być nawet romantyczna sytuacja. To może być coś związanego z ojcem lub szefem. Szefostwo jakieś. Uważajcie, jeżeli macie jakieś ciągoty do... Może nie, że jeżdżenia po pijaku, mam nadzieję, ale do jakichś narkotyków, to uważajcie, żeby was ktoś nie przyłapał z jakąś trawką w kieszeni czy coś takiego. To być może było do nikogo, ale musiałam to powiedzieć, bo przyłapią kogoś, no. Ktoś tu kogoś przyłapie, jakiś stróż prawa. Ajajajajaj. No, to nie ma siły. Nie ma siły. Rybki, co wam mam powiedzieć? Macie obsesję oboje na swoim punkcie nawzajem. Głównie seksualno. No sorry, miśki. Sorry. Ja wiem, że rybki by tu chciały o miłościach posłuchać, a nie o tym. Takie karty to mógłby mieć na przykład właśnie baran, koziorożec, lew może. Strzelczyk by się tu odnalazł i jeszcze by się cieszył, skorpion by się też odnalazł, a tu rybeczki przepiękne, wrażliwe i przecudowne, które chciałyby tutaj mieć porywy serca, miłość i zakochanie, to ja wam mówię o obsesji seksualnej. Miśki, sorry, no. Rany bościu. No nie wiem, co wam mam powiedzieć, ale tu jest tak niesamowicie potężna pasja seksualna z obu stron. Oni mają to, wy macie to. To jest taka pasja, to są takie, ale wy wiecie, że wy nie możecie być z nimi. Lovela z was pociąga. Jeżeli wy macie małżeństwo lub inny związek stały, to ten człowiek, który was pociąga, to nie jest wasz związkowiec, to jest ktoś inny. Bo to jest pokazane, że to jest coś, co was kusi. I jedno, przynajmniej jedno z was może mieć inny związek. Jeżeli jesteście oboje wolni, to tak czy siak tutaj jest pokazane, że przynajmniej jedno z was, dobra, nie wiem, które w tym... Jeżeli jesteście oboje wolni, to nie wiem, które z was nie chce związku. Wtedy jedno z was mogłoby myśleć o związku, a drugie byłoby lovelasem, ale ja nie wymyślę, które. No to cała nadzieja w tym, że rybki wiedzą, czy chcą związek, czy nie chcą. No jeżeli chcecie, to oni nie chcą, a jeżeli wy nie chcecie, bo jesteście lovelasem, to oni by może chcieli. To jeżeli jest dwoje singli, ale jeżeli jest trójkąt lub czworokąt, no to wiadomo, z wiadomych przyczyn jest lovelastwo i romans. No z wiadomych przyczyn, bo nic więcej nie będzie. Ale, że rybki marzyć lubią i również lubią się zakochać i zaplanować, że będą z kimś do końca życia, tak rybki siedzą i uważają, że przecież na pewno kiedyś. To ja poczekam. No, to tyle. Jestem rybkami, poczekam sobie. Nie wiem, może 10 lat poczekam, może mu ta żona tam gdzieś, nie wiem, odejdzie z kimś innym, czy coś tam, albo mąż, albo co. Ale poczekam. Tak. Tu jest taka pasja, panie Wuniu, że no, to warto czekać. Tyle. Ja nic więcej nie... Miśki, nic nie mówię więcej. Mm-mm. Szaleństwo, jeżeli chodzi o energię seksualną. Szaleństwo. Jezusicku. Aż mnie ręce od tych kart zaczęły parzyć. Takie szaleństwo tutaj u rybek. Miśki, Jezus Maria. Jakie przekazy. Dobra. Przejdźmy dalej.
Baranku, baranku. Baranek teraz siedzi wkurzony, bo baranek by chciał to szaleństwo seksualne, a będzie miał nudę pewnie, nie? No właśnie. A tam baranki, możecie sobie wziąć tą rybkową energię, co wam zależy. Sobie wybierzcie taką energię, jaka się wam podoba. A co? Baranek nie może? Dobra. Bardzo poważna osoba tu jest ukryta przed wami. Dobra. To jest poważne. Tylko pytanie, czy to z wami będzie robione. Bo to, co jest ukryte przed wami, to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo. Ale nie wiem, czy to z wami będzie robione. Chyba nie. Ale co, wy nie chcecie tego? Czy chcecie, ale nie możecie z jakiegoś powodu? Nie wiem, kto dokonał wyboru. Tego nie wiem. Czy wy, czy oni. Ale jest pokazane, że ta osoba chce prawdziwej miłości i bardzo poważnego związku. I wy tego nie wiecie. Ta osoba mogła mieć inne opcje, ale zrezygnowała z wszystkich innych opcji, bo znalazła coś konkretnego. I ta osoba chce zacząć coś konkretnego. Podobnie, jeżeli chodziłoby o pracę, mógłby jakiś człowiek mieć dla was coś konkretnego do zaproponowania. Wybrałby was z iluś tam innych ludzi i wam by ofiarował jakąś propozycję zawodową, czy coś takiego. Ale jeżeli nie zawodowe rzeczy, związkowy człowiek. Tylko mówię, ja nie wiem, bo wy pokazujecie negatywne karty u siebie. Albo wy tej osoby nie chcecie, oni was bardzo chcą, a wy ich w ogóle nie. Albo oni się zastanawiali pomiędzy wami a kimś innym i wybrali kogoś innego i wtedy wy pokazujecie, że no niestety taki wybór. Więc tego nie wiem, czy wy podjęliście decyzję, czy oni. Bo jeżeli wy podjęliście decyzję, że ich nie chcecie, to oni was cały czas chcą, bo was wybrali. A jeżeli wy podjęliście, a jeżeli oni podjęli decyzję, że kogoś innego wybrali i wtedy ten as kielichów idzie w stronę innej osoby, to wtedy wy pokazujecie, no taka decyzja. I to jest moja porażka. I kochani, wy ukrywacie porażkę. Poczucie porażki. Poczucie przegranej, poczucie porażki i że wam się to nie podoba, że coś się tutaj źle stało. Więc jeżeli ci ludzie was nie wybrali i poszli gdzie indziej, rzeczywiście poważne coś budować z kimś innym, to wy pokazujecie, że to jest wasza własna porażka. Odczuwacie to jako porażkę, ale nie powiecie tego nikomu. A jeżeli wy ich odrzuciliście, to być może dlatego, że z waszego punktu widzenia ta relacja to była porażka. Po prostu uznaliście, że to nie ma sensu. I taka była wasza decyzja. No chyba, że, i tu największa ironia losu, wyście ich odrzucili, oni poszli gdzie indziej, boście ich odrzucili, a teraz żałujecie. Bo to jest też możliwe. Że baranek zobaczył, że oni, ta druga osoba poszła gdzie indziej i baranek mówi, o kurde, a mogłam czy mogłem inaczej zrobić. I wtedy wy pokazujecie, no to jest moja porażka. No porażka jest pokazana. Baran ma pokazane, że jest porażka, nie udało się, ale no cóż, taka decyzja. Czyjaś decyzja. No to taka decyzja, trudno. A ten człowiek pokazuje, a ja chcę nowy, poważny związek budować tu, o! Tylko właśnie, czy z wami, czy nie. Jeżeli z wami, to wy ich chyba nie chcecie. No to wtedy to jest porażka. A jeżeli z wielu opcji i wy byliście jedną z opcji, wybrali kogoś innego, no to dlatego wy pokazujecie porażkę. Ale ta osoba rzeczywiście coś bardzo, bardzo poważnego usiłuje robić. No, bardzo poważne rzeczy. Ajajajajaj, misiaczki. Tak jak mówiłam, baranek nie będzie zadowolony, bo ma nudę. No, a rybki zaszalały. Kurde, nie mogę potasać. Czekajcie, a co ja robię teraz? Byczulisia. Byczulisiu. Co jest ukryte przed bykiem? No proszę, proszę. Komuś tutaj ego tak troszeczkę zmalało jakiejś osobie. Może się chcieć pogodzić, pojednać. O Jezu, będzie się odzywać do was. Aha, przyleżę. Słuchajcie,
Jeżeli, kochani, ta sytuacja to była walka ego, czyli były dwie osoby i ani jedno się nie odezwie, ani drugie się nie odezwie, ja się pierwsza nie odezwę, ja się pierwszy nie odezwę. Jeżeli to było coś takiego, to oni kapitulują. Dobrze to powiedziałam? W sensie, że się poddają. O. I już to ego to tam, a, dobra, już machnęli ręką, będą się do was odzywać. Odezwą się lada mo, a być może już się odezwali, bo chcą kontaktu. Szlak ich trafia. Już nawet przełknęli tą dumę, pychę Niemca mieli. A niemskim wy macie do czynienia z jakim znakiem w ogóle? Egocentrycznym. No to ja nie wiem, lew, koziorożec? Nie. Ani nawet nie zgaduję, to każdy znak może być przecież, bo przecież my nie mamy tylko jednego znaku, mamy dużo znaków. Więc to nie o to chodzi, ale kochani, no naprawdę, machną ręką na wszystko i się do was odezwą. Tu, o, tu, o, tu się odezwą. No więc taki jest plan, albo się już odezwali i chcą kontaktu. Jest pokazane jeszcze, kochani, że ktoś próbuje walczyć z nałogiem. I raz się mu udaje, raz nie. Raz idzie w dobrą stronę, raz nie. Ale to jest huśtawka. Co oznacza, że ta osoba być może się nie leczy, tylko sama próbuje walczyć z nałogiem. W sensie, że nie poszedł ten człowiek na konkretną terapię tam jakąś. No to mówię, no to huśtawka. Raz jest dobrze, raz jest źle. No i tyle. No nic więcej nie mam do dodania. No to wy byście nie wiedzieli tego, że raz się im udaje, raz nie piją, raz piją, czy coś takiego, nie? Ale próba pogodzenia się jest pokazana, wyjście z konfliktu, wyjście z toksyczności, wyjście z konfliktu i komunikacja. Komunikacja w waszą stronę. Do was ta komunikacja idzie. Do was się chcą odezwać. Albo czekają, żebyście wy się odezwali, ale raczej mi się wydaje, że oni się odezwą. Raczej tak bym powiedziała, że oni się do was odezwą. Miśki, no weźcie pod uwagę, że teraz ten Merkury fiurga odwrotnie. Jutro jest, znaczy nie wiem, kiedy to będziecie oglądać, ale w sobotę jest i pełnia, i Merkury fiurgający odwrotnie. 10 to jest, to chyba tak miało być od 10, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Więc strasznie dużo rzeczy się będzie ujawniać w sobie. Jezu. W sobotę się wszyscy ujawnią, słuchajcie, wyjdą z krzaków tu w ogóle. Nie wiem, co ja teraz za gest zrobiłam. W sensie a propos ujawniania się, ja tam nie. Ale w każdym razie, kurczę, dobra. O. Byki, to może być do nikogo. Ale zwłaszcza mówię do ludzi, którzy mają nastoletnie dzieci, czy w ogóle dzieci, takie większe trochę, albo rodzeństwo, albo wnuki, może ktoś się ujawnić a propos swojej orientacji seksualnej. No to homoseksualnej prawdopodobnie, lub biseksualnej, no jakiejś innej, no nie tej hetero, no bo to coś, co się ujawniać, no to no po prostu się człowiek spotyka z kimś, a tymczasem tutaj, jeżeli chodzi o na przykład, że nikt nie wie, że ktoś jest homoseksualny, to się musi ujawnić. Może takie coś zaistnieć. To jest pewnie do nikogo, bo to jest cholernie specyficzne, ale jeżeli jakiś byk podejrzewa, że może coś być na rzeczy. Sobota może być dobry. Dlaczego sobotę mam w głowie cały czas? Dlatego, że pełnia i Merkury, no. Może coś wyjść na jaw, może się coś ujawnić, no. No, tak to wygląda. Dobra, kochani. Jeszcze nawet nie wiemy, co byk ukrywa. Co ukrywa byczuliś? Byczuliś ukry... Jezu, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Byk albo ukrywa... Czekajcie, bo mi się odwróciły jakieś karty. Byk albo ukrywa przed kimś, że ma związek lub małżeństwo, albo ukrywa, że chce zawrzeć małżeństwo. Miśki, jest pokazana bardzo, bardzo poważna energia, bardzo poważnego związku, bardzo dobrych decyzji, ustaleń i byk to ukrywa, nie wiem przed kim, nie pytajcie mnie. Może byk robić ustalenia z jakąś osobą trzecią, w sensie nie ze swoją osobą najbliższą. No to jest na przykład tego typu energia, że on się jej chce oświadczyć, to idzie do jej najlepszej przyjaciółki lub matki i pyta, jaki pierścionek by się jej podobał. To taki przykład, zupełnie z tyłka, totalnie, ale to jest tego typu energia. Czyli albo byk ma bardzo poważny związek i jakieś ustalenia tutaj robi ze swoim związkowcem, głównie a propos domu lub remontu domu, przeprowadzki lub rodziny lub posiadania rodziny, w sensie rodzenia dzieci. Więc coś związane, dom, rodzina, dzieci, remonty, przeprowadzki, nieruchomości. To takie ustalenia by były, nie wiem przed kim to jest ukrywane, nie pytajcie mnie. Albo byk się chce komuś oświadczyć, albo, i tu gorzej, byk ukrywa,
że myśli, chyba tylko myśli o jakiejś osobie, która może mieć małżeństwo. Może mieć. Strasznie dziwne. Co jeszcze byk może ukrywać? Decyzja, że jest decyzja jakiejś osoby, ale coś tu jest nie tak, bo albo komuś to nie sprawia, ta decyzja powoduje, że ktoś jest albo nie do końca, nie w pełni szczęśliwy, ktoś podjął decyzję, coś ratuje czy zachowuje, ale nie, ktoś nie jest w pełni szczęśliwy, ale to byk ukrywa, no to byk ukrywa, że nie jest szczęśliwy, czy o co chodzi? Albo coś związane z rodziną, z posiadaniem rodziny, posiadaniem dzieci. I jest pokazane, że jest ukrywane to przez byka. Byk czeka na decyzję może? Może. Może byk czeka na decyzję. Byk albo podejmuje decyzję, albo czeka na decyzję. Tego nie wiem. Powiedziałabym, że decyzję podejmowałaby kobieta. Więc jeżeli wy jesteście kobietą, to bym powiedziała, że wy ukrywacie decyzję. Odnośnie rodziny, domu, małżeństwa, dzieci, małżeństw... To już powiedziałam. Takie coś. Jakąś ukrywałybyście decyzję. A jeżeli jesteście chłopakiem, raczej bym myślała, że kobieta będzie podejmować decyzję, że ktoś czeka na jakieś decyzje, czy coś takiego. No i mówię, jeżeli jesteście dobrym związkiem, to zmiany wokół domu, rodziny, dzieci, remonty, przeprowadzki, takie tam. No i to tylko tyle. No burdel w domu, bo mamy remont. Ale jeżeli... nie jesteście do końca razem, nie wiem, czy możecie dogadać na temat posiadania rodziny. O. To wtedy bym się tu zastanawiała. Ale jest to ukrywane przez byka. Może co, że byk nie chce rodziny? Czy co? Czy byk ukrywa, że jest z kimś, kto nie chce rodziny? O co to chodzi? No kurde, no nie jestem pewna, miśki, powiem wam szczerze. Trochę burdello. Ale ogólnie ukrywanie bardzo poważnego związku lub chęci, żeby mieć z kimś bardzo poważny związek. I jakieś decyzje potrzebne do tego. Ale czemu to jest ukrywane? Przed kim to jest ukrywane, miśki? Dziwne. Dobra, lećmy dalej, bo kurde. Bliźnięta. Co jest ukryte przed bliźniętami? Ktoś szasta. Przyjrzeć się, misiaczki. Uuu, jak szasta. Miśki, weźcie się przyjrzyjcie. Nie wiem. Mąż, żona, partner, partnerka, dzieci. Kto jeszcze może szastać waszymi pieniędzmi? Chyba nikt więcej, nie? Szasta. Sza-sy-ta. Może jak poszasta, to później odda, ale co to za szastanie jakieś? Co to w ogóle ma być? Weźcie, przestańcie. Zobaczmy. Nie wiem. Dziwne. To nic złego nie ma, ale nie bardzo wiem, dlaczego takie coś się pokazuje tutaj. Ktoś chce... O kurde, dobra. Bliźnięta! Co to jest? No, to w tej historyjce jest odwrotnie. W tej historyjce bliźnięta są nie do końca mądre lub nie do końca uczciwe, a osoba bardzo tutaj coś chce. Coś chce. Miłościowo coś chce. Jeżeli bliźnięta podejrzewają, że się energie odwróciły, odwróćcie się, to nie ma problemu. Ja mogę mówić o nich i o was, a wy się odnajdziecie, że jest odwrotnie, to sobie odwrócić, dobra? Ale ja to będę musiała tak powiedzieć, jak mam karty ułożone. No chociażby po to, że po prostu no, jakaś była mniej więcej przejrzystość, że jedna osoba jest tu, druga jest tu, wiecie o co chodzi. No nie, miśki. Dobra, no niestety. Bliźnięta ukrywają jakiś romans, pozamałżeński nawet bym powiedziała. Nie wiem, czy poza własnym małżeństwem, czy poza małżeństwem osoby. To tego nie wiem. Ale zacznijmy od tego, co jest ukryte przed bliźniętami. Kochani, abstrahując od szastania, które jest zabawne, bo to byłoby szastanie po to, żeby wam później coś dać. Czyli ktoś by wydawał, nie wiem, czy wasze pieniądze, chyba że swoje własne pieniądze wydaje, po to, żeby wam coś dać. Na przykład szasta własnymi pieniędzmi, żeby wam coś kupić, jakiś prezent. Jest pokazane, że ktoś może mieć dla was jakąś propozycję miłosną. Tak jakby nawet ta osoba chciała powiedzieć, że kocha, albo chciała zaproponować jakiś związek. Ale jednocześnie jest pokazane, że coś zostało tutaj wypuszczone. Że ktoś się czegoś kurczowo bardzo trzymał i teraz się już tego nie będzie kurczowo trzymał. Czyli podejmuje decyzję, żeby coś tu uwolnić, wypuścić. A jednocześnie przychodzi z ofertą miłosną, że kocha. Chce powiedzieć, że kocha, chce coś ofiarować lub
lub chce inwestować na poważnie w ten związek. Wiecie, co ja podejrzewam? Że to jest wasz partner, partnerka, którego wy albo zdradziliście, albo zdradzacie, albo chcecie zdradzić. I w tym momencie, jeżeli wy już macie kogoś nowego na oku, bo partner, partnerka nie spełniali waszych oczekiwań, to w tym momencie partner, partnerka nagle się obudza, budzi w sensie, ale ja chcę inwestować w ciebie, a wy pokazujecie, ale ja już mam nowe coś, ale ja chcę teraz inwestować, ja wiem, że ty masz, ale właśnie teraz chcę inwestować, no to jest na takiej zasadzie, że się ktoś dopiero obudził wtedy, kiedy druga strona znalazła sobie romans. Romans, który do niczego nie prowadzi, bliźnięta, to tak na marginesie. Jest pokazane, że jest bardzo duże kuszenie, bardzo duża iluzja, jest to pozamałżeńskie, czyli jedno z was, ja mówię teraz, co ukrywają bliźnięta, jedno z was coś ma, albo jeżeli bylibyście oboje singlami, to jest pokazane, że ani jedno, ani drugie chyba nic poważnego nie chce, a już na pewno bliźnięta nie idą w stronę poważnego związku, jedyne co to jest romans. I wiecie co? Więc albo jest trójkąt taki, że jest romans pozamałżeński, a osoba z małżeństwa czy ze związku próbuje nagle inwestować i chce ratować ten związek, który się rozpada. Albo mamy dwoje singli. I teraz tak, jeżeli mamy dwoje singli i to jest historia dwojga singli, to niestety jeden singiel, ja mam pokazane, że bliźnięta, ale odwrócić energię, jeżeli trzeba. Jeden singiel się bawi, nic poważnego nie chce. W ogóle nie chce zamieszkać, nie chce rodziny, nie chce związku, nic, nie chce w ogóle, zero chcenia. Z wyjątkiem seksu, romansu, iluzji jakiejś. Ale jakie to jest ekscytujące. A druga strona pokazuje, a ja chcę ci coś dać, ja ci chcę powiedzieć, że cię kocham, ja chcę tu coś poważnego zainwestować, chcę w tą relację. A bliźnięta pokazują, tu mi seksy daj. Się nie obrażać bliźnięta, tylko odwrócić energię, jeżeli podejrzewacie, że się odwróciła energia i tyle. Ale gdzieś jakiś inny znak teraz ogląda i macha głową. Tak, tak, bliźnięta tutaj ze mną robią seksy, a ja chcę coś poważnego. No i dlatego tak to się pokazało. Też sny macie. Co wszyscy mają sny i iluzje? Albo iluzje, albo sny? Dziwne jakieś? Bliźnięta ukrywają, że mają albo coś poza małżeńskiego. Dosłownie ukrywają, że zdradzają człowieka. Nie musi być małżeńskie. Poza związkowe, poza domem, gdzieś coś. Ukrywają bliźnięta. Albo ukrywają, że robią coś z kimś, kto ma rodzinę na przykład. Albo z kimś, z kim wiadomo, że nie będą bliźnięta, ale romans chcą mieć i zamierzają mieć dalej. Wcale nie zamierzają tego zerwać, w ogóle. Jeżeli bliźnięta obiecałyby swojemu partnerowi, partnerce, że zerwą z tym człowiekiem, to nie zerwą. To byłoby ukrywane. A druga strona przed bliźniętami ukrywa, że chce inwestować, mówić, że kocha, zaopiekować się. Nie wiem, co tam jeszcze kupić, dać w ogóle jakieś wały. No to tu mamy nierówność niestety, bo jedno by inwestowało, a drugie mogłoby nawet, nie daj Boże, zdradzać, oszukiwać. Albo po prostu nie chce inwestować w nic poważnego. No. A Jezusicku. Jeżeli bliźnięta nie mają żadnych zdrad, ani pozamałżeńskich, ani dziwnych rzeczy, ale zabierają się za remonty lub kupno nieruchomości, to uważajcie, bo jest pokazane, że czegoś nie wiecie odnośnie tej nieruchomości, że jest jakaś iluzja, jest coś, czego nie wiecie. Moglibyście wtedy złą decyzję podjąć. Czegoś nie wiecie, coś jest iluzorycznie wymyślane. Iluzja odnośnie zmiany w domu lub zmiany domu. No. Miśki, dobra, to były bliźnięta, teraz raczuś. Nic nie jest ukryte przed rakiem. Dlaczego? Dlatego, że było coś ukryte i wyszło na jaw. Jest pokazane, rak już wie, co jest ukryte. Znaczy inaczej, rak już... jeszcze raz. Rak już wie, co było ukryte. O, tyle. Już się rak dowiedział, co było ukryte. Więc w tym momencie my robimy, co jest ukryte? Już nic. Już wiemy. A co ukrywa rak? Że będzie naprawiał, budował. Albo, że chce... O Jezu, że czuje się zwycięsko. Co to ma wspólnego z czym? I że wybaczy? Dobra,
Kochani, z jednej strony mamy pokazane, że ukryte przed rakiem jest, że nic nie jest ukryte, bo wyszło na jaw, że ktoś miał coś. Dobra, jeżeli to jest związek stały, wasz, że rodzina, dzieci albo dom, albo coś takiego, to mamy pokazane, że ktoś mógł coś robić poza domem z kimś innym. Czyli mamy zdradę, wyszło na jaw. Nie musiała być zdrada fizyczna, mogła być zdrada emocjonalna albo po prostu oszustwo w postaci popiszę sobie z kimś na internecie. Ale jest pokazane, że to było perfidne, gówniarskie, niedojrzałe i jak to powiedzieć, zatrzęsło waszym domem lub waszym związkiem. Dlaczego to było robione? Dlatego, że ten ktoś nie chce tego związku, być może, jeżeli to nie jest bardzo poważny związek, to ten ktoś nie chce tego związku, albo się mu coś tutaj znudziło w domu, no to jest na takiej zasadzie. Jakaś atrakcja dodatkowa, bo się mu znudziło lub jej w domu. A rak pokazuje, że ukrywa, że... I teraz tak, nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Albo rak zamierza naprawiać, budować i wybaczać tej osobie perfidnej, która oszukała i była niefajna. Rak będzie dojrzały. Nie wiem, na ile to jest dojrzałe wybaczać jakiejś gówniarskiej osobie, która tam no, z wami się troszeczkę, powiedzmy, bawiła. No to nie wiem, na ile to jest dojrzałe. Ale jeżeli to jest bardzo poważna rodzina i dzieci, no to rak może wymyślić, że będzie ponad to i że wybaczy i będzie na przykład budował. I mało tego, rak jeszcze pokazuje, że się mu to uda, bo umie wybaczyć, umie zapomnieć o przeszłości. No chyba, że to jest takie totalne gówniarstwo, że rak pokazuje, ja idę do przodu, ja zasługuję na więcej, zasługuję na kogoś, kto będzie ze mną budował. I wtedy zapomnienie o przeszłości to jest odcięcie się od tej osoby. Więc może to pójść albo tak, albo tak. Nie mogę na 100% powiedzieć, uważam, że zależy to od poważności przewinienia albo poważności związku. W sensie, że jeżeli to była tylko taka zabawa między wami i ktoś wam po prostu pokazał, że ma inne opcje, a między wami nic konkretnego nie będzie, bo ta osoba nie jest zainteresowana, to wtedy wy pokazujecie, że zasługujecie na więcej. Ale jeżeli to była rodzina i jakieś ileś tam lat spędzonych razem i dzieci, i dom, i kredyty, i nie wiadomo co, i przyłapaliście waszego związkowca na flirtowaniu z kimś przez internet, to wtedy jest pokazane, że być może byście próbowali to naprawiać. No to wydaje mi się, że to od tego zależy. Jakby nie było, rak pokazuje, że będzie dobrze u raka, że będzie dobrze. Rak wie, że wyjdzie z tego razem lub osobno, ale wyjdzie, że naprawi siebie, naprawi swoje życie i pokazuje, że rak, że potrafi przestać cierpieć i zapomnieć o jakiejś przeszłości. Rak pokazuje, że ukrywa sukces albo rozwój, że się czegoś uczy, albo że chce nad sobą pracować. I rozwój, nauka, pracowanie nad sobą i jakiś sukces. I rak pokazuje, że to ukrywa przed kimś. I zapomnienie o jakiejś przeszłości lub wybaczenie, odcięcie się od jakiejś przeszłości, rak by ukrywał przed kimś. No. Ciekawe. Ciekawe miśki, oj ciekawe. No i lecimy z lwiaczkiem, misiaczkiem, miśki. Ile to lwy mają czekać na czytanie dla siebie? Co to w ogóle ma być? Czy ja nie powinnam lwa dać permanentnie jako pierwszego? Wszystkie inne znaki się będą zmieniać, w sensie, a lew zawsze będzie pierwszy. Co wy na to, miśki? Głosujemy. Nie żartuję, nie mogę tak zrobić. Ale powiedzieć se mogę, że zrobię, ale nie zrobię tak. Ale plan by był. Nie powiem, pomysł racjonalizatorski, prawda? A nie, że lew czeka tyle, ale miśki, no tak to jest. To sprawiedliwość społeczna, tak to się nazywa, sprawiedliwość. Sprawiedliwość zodiakalna. No. Dobra, miśki. Lećmy, lećmy. Lwiaczku, bąbelaczku, co jest ukryte? Zaraz się tu dowiemy, co jest ukryte przed lwiątkiem przepięknym. Nie biorę, bo za dużo wypadło. Co jest ukryte przed przepięknym lwiaczkiem? Nic nie jest ukryte chyba, bo nie mogę potasować. O Jezu. O Jezu. Ukryte. Jedyne, kiedy by to mogło być ukryte, to jeżeli, no widzicie, jedna historia jest dobra, druga jest zła, a będziecie musieli poszperać, będziecie musieli dowiedzieć.
Jedna historia jest dobra, druga jest bardzo zła. Zobaczmy najpierw, co lew ukrywa i potem wam powiem, co jest ukryte. Wszystkie znaki. Żeby nie przesadzić, połowa znaków śni i marzy. Wszyscy mają tą kartę albo tą drugą. Dwie moje karty senne. Trzy jeszcze była trzecia. Marzenia senne jeszcze były. Ja pierdzielę. Jak dotąd ile było znaków, które miały te marzenia? Nie pamiętam, cholera. Ale dużo, nie? Te sny. O kurde, miśki. A idźcie miastem. Dobra, historia numer jeden. Ja powiem historiami. Wy sobie wybierzecie, w której jesteście historii. Historia numer jeden. Jedno z was ma małżeństwo, ale jest jeszcze osoba trzecia. No, dobra, no to wiadomo, jedno z was ma. No to a powiedziałam mądrze. Dobra, jest dwoje kochanków. Nie wiem, czy prawdziwych kochanków, czy jakichś tam, nie wiem, wybujałych w obłokach. Ale jest dwoje i są dwie takie osoby i są jakieś inne osoby, jakieś małżeństwa czy coś takiego. To, czego nie wie lew, to jest, że ich małżeństwo jest bardzo szczęśliwe. I owszem, są w klatce, ale z tej klatki wychodzić nie będą. Nie będą wychodzić z tej klatki. Lew tego nie wie, bo być może ta osoba próbuje coś z lwem gadać, robić i tak dalej, ale ich, oni mają bardzo stabilny dom, rodzinę, dzieci. Jest to klatka, owszem, ale oni nie zamierzają tego w ogóle jakby opuszczać. Nie zostawią tej rodziny, tego męża, tej żony, czy nie wiem kogo tam jeszcze, po to, żeby z wami być. I dlatego pokazują, że są w klatce. Alternatywnie, jeżeli to wy macie małżeństwo, oni pokazują, że to, co ich blokuje, żeby się z wami, nie wiem, jakoś spiknąć, czy coś tam z wami robić, to jest wasze małżeństwo. Że oni wiedzą, że wy macie szczęśliwy dom i dlatego są w klatce, mają związane ręce. Ogólnie to, co jest ukryte przed lwem, to, że ta osoba ma związane ręce albo swoim małżeństwem, albo waszym małżeństwem. Związane ręce. Nic nie mogą zrobić, bo ktoś ma rodzinę, małżeństwo. Tyle! Tyle! Nic nie mówię więcej. Jeżeli nie ma żadnych małżeństw, żadnych rodzin, żadnych dzieci, nic. Jest dwoje singli i nic więcej nie ma. To wtedy jest pokazane, że owszem, ta osoba chciałaby mieć dom, rodzinę, małżeństwo, myśli bardzo poważnie o życiu, ale ma związane ręce. I wiecie, co ja podejrzewam? Że oni mają jakieś wymagania od swojej rodziny, ale nie wiem jakie, od ojca, od matki, od rodziny, żeby coś zrobić tak, a nie inaczej. Wymagania jakieś. I wtedy to by ich stopowało, żeby iść w waszą stronę z jakiegoś dziwnego powodu. Nie wiem, dlaczego wy, lwy, mielibyście nie spełniać wymagań ich rodziny. Nie rozumiem. Nie wiem dlaczego. No chyba, że to są jakieś kulturowe rzeczy. Nie wiem. Ale tak to jest pokazane. Że oni właściwie, jeżeli są singlem i wy też jesteście singlem, to właściwie by chcieli coś więcej od was. Myślą o posiadaniu rodziny, i oczywiście, ale na ten moment, że mają związane ręce i nie wiedzą, co mają zrobić. Nie mogą, nie wiedzą, nie ma takiej możliwości. Mają klatkę, być może w głowie mają klatkę. Nie widzą w ogóle wyjścia z tej sytuacji na ten moment. Ale chcieć by chcieli. A tymczasem lwiaczek, bombę laczek, niby podjął jakąś decyzję, nie zgaduję jaką. Nie wiem, czy wy macie poważne związki, czy wy uciekliście od kogoś, kto miał poważny związek, czy co. Z jakiego powodu tu jest jakaś blokada na tej jakiejś relacji, która się tu nam pojawiła. Ale lwiaczek pokazuje, że podjął decyzję. Ale co z tego, że podjął? Jak mu się śni? No to mówiłam, wszystkim się coś śni. Uważajcie na sny w najbliższym czasie. Albo marzy się mu. I lwiaczek mógłby ukrywać, że albo utrzymuje kontakt z jakąś osobą, o której marzy, albo się mu śni ta osoba, albo w jakiś inny sposób gdzieś tam się rozmarza na temat tej osoby. Lwiaczek by tego nie powiedział, no nie wiem komu, no może ma swojego związkowca, to związkowcowi by nie powiedział, a jeżeli lwiaczek jest singlem, to tej drugiej osobie, o której śni, nie powie tego, że śni.
Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mnie, ja nie wiem dlaczego to jest ukryte. Czemu to jest ukryte, że się o kimś marzy, śni i w ogóle? Może to jest jakaś sprawa ego, a nie powiem ci, nie myślę, że ja tutaj o tobie marzę cały czas. Marzy! Jezu, czemu ja tak krzyczę? Miszki sorry. Marzy. Śni się mu. Znaczy wam. No wam, lwiaczkowi się śni i marzy. Człowiek. Mało tego, lwiaczek się odezwie. Albo czeka, żeby się ktoś odezwał. Nie jestem pewna na 100%. Lwiaczek chce rozmawiać z człowiekiem, o którym śni i marzy. Zamierza rozmawiać, więc jeżeli lwiaczek czeka na to, żeby się ta osoba odezwała, to być może do tego dojdzie, bo teraz retrogradacja tego Merkurego będzie. Więc jeżeli lwiaczek czeka na kontakt, to lwiaczek odpowie. Więc jeżeli jakaś osoba chciałaby napisać do lwiaczka, to lwiaczek odpowie. To jest raz. Ale jest jeszcze druga rzecz. Bardzo możliwe, że lwiaczek kombinuje, żeby się odezwać. Bardzo możliwe. No. Straszne marzenia i odlatywanie. Jest pokazane również, że ktoś próbuje rozwijać strasznie swoją intuicję albo rozwinąć jakiś nowy projekt, być może zawodowy lub pasjowy, ale intuicją się tutaj posługuje, w jaki sposób by to rozwijać, w jaki sposób by to rozpocząć. Ma podjętą decyzję, że coś chce rozpocząć, lew, nie powie tego nikomu, ale wymyśla i intuicyjnie próbuje znaleźć drogę, jaką musi pójść, żeby ten nowy pomysł jakby no, wprowadzić w życie. No to jest poboczne taki, poboczne ta, jak się nazywa? Jezu, historia poboczna, rany boskie. Miśki, dobra, wybierzcie kartę od 1 do 3. Co jest ukryte przed jedyneczką, dwójeczką i trójeczką? Co jest ukryte, taki dodatkowy, jeżeli się nie odnaleźliście w swoim znaku? I trójka. Miszki, jedyneczki, jest pokazana osoba albo w depresji, albo rozczarowana, albo odkochana, albo nieszczęśliwa, która jest w klatce. W klatce albo swoich emocji, swoich uczuć, swoich emocji, albo gdzieś w głowie jest klatka, ale ogólnie jest pokazane, że ta osoba jest niezadowolona, nieszczęśliwa i tak jakby czuje, że ma związane ręce i że nie umie wyjść z tej relacji, Boże, z relacji, z tej sytuacji. Być może z relacji nie umie wyjść ta osoba. Jeżeli to jest wasza przyjaciółka, siostra, matka czy coś takiego, to zwróćcie uwagę, bo ta osoba może mieć jakieś takie symptomy właśnie, że tam może jakaś depresja czy jakieś chyba nie wiem, czy lękowe zaburzenia, ale powiedziałabym, że jakieś depresyjne, jakiś smutek się tu może pojawiać, czy coś takiego. Zwróćcie uwagę na kobiety, przyjaciółki, czy siostry, czy matki, czy coś takiego. Ale ogólnie bym powiedziała, że jest osoba, która albo jest w depresji, albo jest w klatce i jest albo rozczarowana miłością i związkiem lub sytuacją ogólnie, albo odkochana, nieszczęśliwa. I wy tego nie wiecie. Dwójki. Mamy pokazane, że ktoś zostawia wodnika na rzecz skorpiona. Znacie taką sytuację? No to się właśnie dzieje. Jeżeli nie znacie takiej sytuacji, to mamy pokazane, że ktoś jest niezadowolony, że coś się zakończyło. Zakończyło się, fakt, ale ktoś cały czas o tym być może marzy, być może śni, ale to jest niespełnione marzenie. Jest pokazane niespełnione marzenie, ale to już koniec. Ale ja będę o tym zawsze marzyć i śnić. Ale to już koniec. Więc tak jakby no jakaś sytuacja, która się zakończyła w życiu tej osoby, która to przed wami ukrywa, cały czas pozostaje w ich marzeniach, ale to jest jako niespełnione marzenie, to się nie może stać. Trójka. Tu mamy pokazane, że ktoś zamierza się do was odezwać, ale cały czas cierpi, albo zamierza wam powiedzieć coś, co was zrani. I to już gorzej, bo ta osoba mogłaby chcieć zerwać albo powiedzieć o czymś negatywnym. Chyba, że jakieś zdrowotne problemy ma i was poinformuje, że ma problemy z sercem na przykład, czy coś takiego. Ale jeżeli nie, to jest pokazana osoba cierpiąca lub osoba, z którą się rozstaliście, albo z którą się pokłóciliście. Coś złego się stało między wami i ta osoba się do was chce odezwać i bardzo możliwe, że już niedługo się odezwie. Na pewno to planuje. Czy to będzie miłe odezwanie, to jest inna sprawa, ale ta osoba ma wam coś do powiedzenia.
Jezus, miśki, co to w ogóle było? Ale dziwne. Ale patrzcie, te rybkowe pełnie to są takie, nie? Takie ciekawe. Dobra, kochani, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie, że jest bardzo dużo nowych filmów na YouTubie. Są nowe misie, było czytanko weekendowe, było czytanko na... Jezu, co było ostatnio? A, to nie było czytanko. To były shorty, takie krótkie, minutowe filmiki dla każdego znaku. Też takie coś wrzuciłam ostatnio. I miśki, jeżeli się Wam ten kanał podoba... Słuchajcie, ja ostatnio mi zwrócono uwagę... Ja nie wiem, ja w ogóle o tym nie myślę, ale ja chyba jestem strasznie beznadziejnym YouTuberem, bo ja na przykład w ogóle nie myślę o tym, żeby mówić: subujcie! Wciśnijcie coś tam! A okazuje się, że takie rzeczy należy mówić. Proszę tutaj już subować. Ja uważam, że to jest jednak wolna wola ludzi, jeżeli by chcieli, to by se zasubowali. Ale zwrócono mi uwagę, że ja za rzadko mówię o tym, żeby subować. A mi się wydaje, że jak mówię, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, to to się tam zawiera. A okazuje się, że to jest prześlizgnięcie się przez ten temat i że ja nie mówię wprost: miśki, lecicie na suba. Lecicie, miśki. Ale kurteczka, tak lecicie, że normalnie aż się kurzy. Tak się chyba też do ludzi nie mówi. Dlatego ja właśnie dlatego tego nie robię. Bo ja jakoś tak, nie wiem, chyba ufam w tą wolną wolę ludzką i tak dalej, i tak dalej. Misiaczki, dobra. O, ale to Wam mogę powiedzieć. Jak puścicie czasami reklamy na moim kanale, czy na każdym innym kanale, który lubicie na YouTubie, to wtedy ten kanał zarabia pieniądze. Jeżeli wciśniecie pomiń reklamę, to wtedy żaden kanał nie zarabia. Tak to działa. Tak to wygląda. Fakt faktem, można czasami pominąć resztę reklamy, jeżeli reklama trwa 3 minuty. No nie musi się przesłuchać 3 minuty. Zdaje się, że wystarczy tam, nie wiem, minuta czy półtorej, czy nie wiem ile. Ale jak nawet przyleci 2 minuty, to na pewno to wystarczy. Nie trzeba słuchać 10 minut czy iluś. To nie, to tak, to nie trzeba. Bo tak to jest skonstruowane. Ale jeżeli się pomija od razu, bardzo szybko, no to wtedy żaden kanał nie zarabia. Tylko jeżeli chcecie wspierać ten kanał, bo ja nie robię żadnych płatnych treści, ani na tym kanale nie robię, bo nie chcę, mogę zrobić, ale nie chcę, nie włączam tego przycisku tam jakiegoś tam, coś tam płatnego, ani nie mam Patronite'a, ani nie zbieram żadnych datków, nie robię takich rzeczy, no bo jakoś nie wiem, nie czuję tego, no, chyba tego nie zrobię. Na pewno nie w najbliższej przyszłości. Nie mam takich planów. Natomiast jeżeli reklamy będą przelatywać, to i tak kanał wtedy zarabia. I wtedy wszystko jest git, bo ja sobie i nowe kartusze zamawiam, i świeczusie, i obrusiczki piękne, i na wszystko wtedy jest i czas, i pieniądze. Miśki, tyle! Skończyłam takim, wiecie, finansowym tutaj akcentem. Kochani, dobra, lecimy z tym, bo to strasznie śmieszne rzeczy powychodziły. Znaczy śmieszne. Niektóre w ogóle nie śmieszne, ale dziwne, nie? Takie dziwne. Tygodniówka w sobotę, jak zwykle, po niedzieli jakieś nowości. Mam misia w głowie, jak mi się uda, to nagram i po niedzieli gdzieś tam w któryś dzień będzie wrzucony. A na razie, buziaczki, pozdrowionka, no i pa, pa.